Oficyna Literacka Noir sur Blanc przedstawia. Sławomir Mrożek, krótkie, ale całe historie. Zapraszamy. Olgierd Łukaszewicz, Artur Barciś i Sławomir Mrożek. pancerze praktyczne. Jestem starym subiektem. I widziałem w swoim życiu wiele towarów niechodliwych. Ale żeby aż tak, gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem diabli wiedzą, co się stało w dystrybucji czy planowaniu. Nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez lansknechtów. Zdaje się, że były one przeznaczone do rekwizytorni jakiegoś teatru, ale nawet gdyby tak było, to po co jednemu teatrowi tyle półpancerzy? Nie było jednak rady. Towar jest towarem, nie musi być sprzedany. Kolega nasz Eugeniusz, którego uważaliśmy za specjalistę od reklamy, umieścił kilka półpancerzy na wystawie, zaopatrując je sloganami: Półpancerz w każdym domu. Jeśliż harcerz kup półpancerz, nie pomoże konni wieża, jeśli nie masz półpancerza. Hasło dla szachistów. Na razie jednak nikt nie zażądał półpancerzy. Przeciwnie, klienci odnosili się do półpancerzy z lekceważeniem, a nawet z wesołością. Nie pomogły dalsze pociągnięcia kolegi Eugeniusza, który ogłosił, że co dziesiąty półpancerz nabyty w naszym domu wygrywa w charakterze premii czapeczkę krakowską z pawim piórem, a co dwunasty piórnik z napisem Pamiątka z Zakopanego. Tymczasem zbliżał się okres remanentów i sytuacja stawała się poważna. Wtedy właśnie zgłosił się do nas staruszek który w zamian za udostępnienie mu kupna czajniczka do herbaty, podjął się sprzedać cały zapas półpancerzy. Propozycja została przyjęta. Staruszek zaczął od tajnej konferencji z panem Eugeniuszem, a na zajutrz, w godzinach największego ruchu, zjawił się w PDT, podszedł do Lady i rzekł do kolegi genia. Proszę o dwadzieścia pół pancerzy. Niestety, sprzedajemy tylko po dwie sztuki, ale ja potrzebuję dwadzieścia sztuk. Niestety, wykluczone. Jako pierwszy zwrócił na nich uwagę posępny blondyn ze złamanym nosem. Zatrzymał się obok i słuchał ciekawie. Panie, chociaż piętnaście sztuk ja mam dzieci błagał staruszek. Nie mogę. Łaskawy panie? Nie mogę. Bił się w piersi sprzedawca. Już po chwili otaczał ich mały tłumek. Po środku klęczał staruszek i ze łzami w oczach prosił o pięć sztuk półpancerzy. Eugeniusz zasłaniał oczy rękoma, lecz nie ustępował. Gdzie się pani pcha? zawołał nagle posępny blondyn. Na drugi dzień, gdy przechodziłem koło tandety, zauważyłem posępnego blondyna, który wołał monotonnie: "Plastyczne, elastyczne półpancerze, praktyczne". W czasie przerwy obiadowej przybiegł do mnie kolega Eugeniusz zadyszany, w przekręconym krawacie i prosił o pomocnika. Sprzedano pierwsze partie półpancerzy. Niektórzy wychodzili od nas, błyszcząc kadłubami odzianymi w stal, z wyrazem Zadowolenia na twarzach? Inni natomiast tylko w marnarkach wymykali się, upokorzeni, obiecując sobie jednak przyjść na zajutrz. Zapas był na wyczerpaniu. W parku, na ulicach zaczęli pojawiać się młodzi ludzie w eleganckich półpancerzach, którzy, spotkawszy znajomych, mrużyli jedno oko i mówili niedbale: <gdzieś> Gdzie kupiłem? Prywatnie. Kosztowało? No, naturalnie. Staruszek został moim przyjacielem i chętnie spędzaliśmy czas na pogawędkach. I pewnego razu, kiedy łowiliśmy ryby w wiśle, usłyszeliśmy taką rozmowę: Dokąd to pani idzie, pani Modrzejewska? Do pedetu. Po co? Tam nic nie ma. Byłam wczoraj, pytałam się o te półpancerze. Nie ma, słyszała pani? Nie ma. Nie ma. Trio. Wszyscy dookoła byli weseli. Dzieci przeciskały się przez tłum, aby znaleźć się jak najbliżej lajkonika. Siadały rodzicom na głowach, żeby lepiej widzieć, machały rękami i nogami. Staruszkowie wychylali się z okien. Ludzie w średnim wieku także cieszyli się szczerze. Tylko pod ścianą, przyciśnięci do witryny księgarni naprzeciw wieży ratuszowej, stali trzej mężczyźni o ponurych twarzach. Jeden z nich, ten, który miał krawat w pontony i purpurowe psy, powiedział — Bije. Widzi pan, jak bije? I to kto? Chińczyk, Tatar, Chińczyk, wszystko jedno. Mongoł. Teraz sam pan widzi, jak szaleją Chińczycy w Polsce. Nie dość im śląska, nie dość im rybnika, gdzie znajduje się kwatera główna ich wodza wysokiego komisarza mongolskiego. A wie pan, jak on się nazywa? Tss. On się nazywa Tionkesz. Oto chorągiew Kitaja powiewa nad Krakowem dawną siedzibą czystych królów polskich, biada. Żółty terror szaleje. Drugi otyły i w meloniku na to. Nie takie to dawniej lajkoniki, padzieju, bywały. Pamiętam, padzieju, jak to wtedy wyszło się, a tu jak pasunie, tek, a buńczuki, a fontazia, a frędzle, jakie. Teraz też są, nie można powiedzieć, ale inne. Ale to nie to, padzieju, co wtedy. Patrzysz pana, tu stu zuchów w granatowych mundurach, chłop w chłopapa, rumiane to, padzieju, na prawdziwych koniach, nie na takich drewnianych. Gumowe pałki do rąki leją, tak, pa. Człowiek wystawił sobie taborecik na balkonik i patrzył sobie, pa, aż żona nie zawołała na kawę, bo kawę u nas, pa, piło się zawsze o piątej. Staropolski obyczaj, pan. szczerze, katolicki i polski, a tam ci tymczasem leją i to jok, patrzysz pan sobie z balkonika, a tu jeden z drugim już leży. Wtedy to nawet ubrań im nie było szkoda, bo i tak mieli dziurawe, nie to co dzisiaj, pa, i czasu też mieli dużo, bo byli bezrobotni, nie to co dzisiaj, pa. To był lajkonik przedwojenny. Tradycja katolicka, szczerze Polska panie dzieju. Dzisiaj co? Jeden tylko tatar jasny. A granatowego ani jednego. I to jak bije, <laughs> dzieci się nie boją. To nie to co przed wojną, tak panie dzieju. Trzeci z i pomarszczony powiedział. Znowu ta propaganda. I tak się pan dajesz brać na lep. Pan myślisz, lajkonik to lajkonik, a tymczasem nie wiesz pan nawet, jaki w tym jest kruczek. Weźmy sobie choćby samego konika. Pan myślisz, no cóż, konik to konik, a tymczasem jest to propaganda stadnin w Pegerach. To jest perfidna robota, panie. Albo taka spiczasta czapka tego lajkonika. Pan myślisz, no cóż, spiczasta czapka to spiczasta czapka. A to jest haczyk, panie, i to jaki. Widzi pan tę czapkę? Podobna do lejka, nie? To, panie, znowu jest obliczone na wieś. To propaganda lejków, żeby zlewać mleko i odstawiać do państwowych mleczarni. Albo weźmy te półksiężyce. To już chyba jasne. Mahometa będą nauczali w szkołach. A jak pan nie powiesz co wieczór: Allah Akbar, to pan zobaczysz. A te dywaniki, co są w PDT, pan myślisz po co są? To niby do mieszkań, dla świata pracy, żeby się nie przeziębiał rano, wstając boso na gołą podłogę. Ale dziecko wie, że na tych dywanikach odmawia się modlitwy twarzą do Mekki. Resztę sobie pan dośpiewaj, panie. To grubymi nićmi szyte, ale to jest robota. Uwagi historyczne. Pierwsza. Dwie kroniki. Kronika pierwsza. Ano przyjdzie opisać nam to, jako garland szlachetny panna Ambrozii. Gniewem sprawiedliwym uniesion klęskę wielką wrogowi swemu baronowi Gwidonowi zadał. Że całą rzecz wyłożymy i prawdzie damy świadectwo, aby potomkowie wasi, jako że nam mnichom, dziejopisom w bezrzędnym stanie pozostawać się godzi, czyny Garlanda Szlachetnego pominali. Owo był gajk niewielki na granicy, co włości pana szlachetnego Garlanda od włości Gwidona onego. Oby mu Bóg miłościwy ognia piekielnego nie poskąpił, oddzielała. A trakt bity przez ten gaik prowadził niewąski i kupcy z jedwabiem nieraz jako żywo się posuwali. Garland, pan szlachetny, z drużyną swoją gaikiem konno jadąc, gwoli za życia powietrza świeżego mniej więcej w samo pięćdziesiąt, szczęk oręży usłyszeć raczył i głosy miłosierdzia wołające. A jako, że rycerz był na każde chrześcijańskie zawołanie spieszący, tak o powietrza niechał i ku wrzawie onej, poskoczywszy, kupców bronić począł od Gwidona onego, obemu zbroja na zatku pękła napadniętych. Jemu to sam garland dał pole, i na ziem go zwaliwszy, Wiktorię świetną nad zbroją odniósł, kupców od zguby niechybnej salwując. Co im za jedno było, jako że zarżnięci na drodze już leżeli. Jeden tylko niegodzień parszywy do księcia umknął i kłamał jako pies w szawy, że garland szlachetny Gwidon, oby mu czkawka nie przeszła, porówni na kupców czatowali, czym wielce był książę niezadowolony, jako że dwór znaczny utrzymując, jedwabi silnie potrzebował. Tedy to grzesznikowi przeor nasz. Wielebny kłam zadał. Pewnie certyfikując, że od diabła opętanym został i nieprawdę mówi: Zaś garland najszlachetniejszy. Do klasztoru naszego przybywszy dwie wsie bractwo naszemu odpuścił. Kronikę spisać pilnie przykazując, coby prawdzie świadectwo dała jako gwidon brudny, od garlanda najłaskawszego pognębion był, co też nie omieszkając czynię. kronika druga. Ludzką pamięć przed ułomnością zwyczajną wspierając, zakonotować przystoi, jako rycerz znamienity i chwały pełen baron gwido, nędznego garlanda z konia zbił i wiecznej hańby go nabawił. Pan nasz, gwido promienisty, konno na granicę włości swoich się udał, aby zebrać stokrotek krotek na ręcz, jako że choć mąż silnej ręki w kwieciu się nad wyraz lubował. W Gaiku jednym, co włości najszlachetniejszego gwidona od włości zaplutego garlanda oddziela, zgiełk bitewny go doleciał. A że w Gaiku onem przypadkiem był... Drużynę swoją napotkał, przeto kwiecia lubego niechawszy, na drogę wraz z drużyną swoją wypadł, giermków garlanda głupiego walnie bijąc, co kupców z jedwabiem tamtędy przejeżdżających napastowali. Pan nasz Gwido wspaniały sam na garlanda poróbce natrzeć raczył, z konia go zwalił i o miłosierdzie prosić rozkazał. Czym wielkiej chwały sobie przysporzył i dobrodziejem kupców się stał, choć im wszystko za jedno było, bo porżnięcie już na trakcie leżeli. Jeden tylko bezbożnik, co uciekł do księcia, ołgał obłudnie, że pan nasz błyszczący i garland tempy zarówno na kupców czatowali, co księcia wielce zagniewało, jako że książę na jedwabie czekając. Wiele mozołu przy biciu fałszywej monety poniósł, ale nasz opat wielebny pewne dał świadectwo, że nie zawierzyć od diabła opętanemu, co się tyczyło grzesznego kupca ponad wszelką wątpliwość. Zaś gwido wyśmienity, jedną wieś i młyn pod lasem z żarnami całkiem jeszcze dobrymi. Śluzę jeno trzeba będzie poprawić, archibractwu naszemu odpuścił i pilnie przykazał kronikę spisać, co by dzieje zwycięstwa Gwidona Cudnego nad garlandem niesmacznym obserwowała. Uwagi historyczne. Druga. Szczęście Pazia Jana. Pewien gaskoński pieśniarz, który długo wędrował po Włoszech, sławił wierność, stałość, niezłomność i dumę princesy Del Conte, mieniąc ją od skały odporniejszą na zaloty wielbicieli. Cóż więc dziwnego, że w pięknej pani zakochał się paść imieniem Jan? Łagodna powierzchowność tego chłopca kojarzyła się z usposobieniem nieujarzmionym, a jak się okazało, wkrótce wręcz szalonym. W owym czasie na dwór księcia Del Conte przybył poseł Wenecja, wraz z nim Giermek i jego Klaudiusz. Pewnego razu, a było to znacznie po zachodzie słońca, Jan i Klaudiusz spotkali się przypadkiem przed komnatą księżnej. Wtedy ujawniła się porywczość Jana, który wbił cały sztylet w piersi Klaudiusza. Jednak Klaudiusz ani drgnął, gdyż miał na piersiach ukrytą drabinkę sznurową, w której ostrze ugrzęzło. Niemniej sytuacja stała się niezręczna. Tym bardziej, że nad głosy walki otwarły się drzwi od apartamentów pryncesy i wypadł z nich sam poseł Wenecki. Wtedy to. Mały Jan, pragnąc czuwać przy swej pani, wpadł do antyszambru i rzucił się na łoże tam stojące. Żadne perswazje nie mogły go stamtąd ruszyć. Wreszcie zniecierpliwieni Wenecjanie pochwycili za paszczę machoniowych lwów zdobiących wezgłowia, pragnąc wynieść łoże wraz z Janem. Wówczas wszyscy trzej stwierdzili, że pod tapczanem znajduje się jakiś człowiek, którym ponad wszelką wątpliwość rozpoznali młodego nadwornego astrologa pryncesy. Tej nocy Jan nie spał aż do wschodu. Jak wiadomo, dusza posępna, płonąca dziką namiętnością i odwagą, wypełniała to kryształowe ciało. Trzeba także dodać, że był on bardzo młody i naprawdę kochał pryncesę. Cierpiał bardzo, kiedy rozpuszczano plotki o niewinnych flirtach pryncesy z Margrabią Ludwikiem, Józefem Soyer, Hrabią de Sues, Burgrabią Leonem Fontanac, Hrabią Filipem Pestel, Don Carlosem, Baronem Koniak, Marszałkiem Ferdynandem Sauverin, Księciem Tutis, z Infantem, z Delfinem, z Regentem, z Wielkim Mistrzem, braćmi Fortunat, Koniuszym Richmondem, diukiem Ferli, bastardem flanel, Dożą leczcim i mandarynem Cinelli. Rankiem ukrył się w ogrodzie, gdzie zwykła przechadzać się księżna. Ach, to ty! powiedziała, kiedy obsypany więdnącymi drobniutkimi jak kaszka płatkami wynurzył się z krzewów bzu. Była to kobieta. Pełnej postaci, z osobliwie słodką linią nosa i ust, aczkolwiek w świetle poranka nieco blada. To ja, zgodził się wierny paś, zechcie się udać ze mną na konną przejażdżkę. Za pałacową bramą, jak niekończący się zwój zielonego sukna, rozwijał się i falował przed nimi krajobraz wzgórz, wesołych winnic, gościńców. Uprowadzę cię. Wyjawił paść swój zamiar. — Znam takie strony, o których nie wiedzą dowódcy twej straży. Będę cię bardzo kochał. — Doprawdy? — ożywiła się księżna. Wiatr doniósł im wesoły dźwięk piszczałek pułkowych. Szerokim traktem szła dwudziestka halabardników. Dobosz z maestrią, bijąc w bęben, żółtą skórą obciągnięty, podawał rytm prężnym i beztroskim stopom. Obciśnięte suknem nogi potężnych dwudziestu zuchów niosły ich lekko tam, dokąd zaciągnęli się w żołnierskim rzemiośle. Ach! zawołała księżna, zatrzymując swego wierzchowca. Spójrz, Janie. Jacy wysocy ładnie się prezentują. Jan obliczał już w myśli szybkość potrzebną mu do wydobycia szpady, gdy za chwilę porwana księżna wezwie pomocy oddziału. Ale ona powiedziała tylko: Ach, ja nie pomów z ich kapitanem, czy oni nie mogliby pójść z nami? Wtedy Jan wydał lekki okrzyk, wspiął konia ostrogą, rzucił go w galop i zniknął. Od tego czasu nic o nim nie słyszano. A w jakiś czas potem znaleziono owego gaskońskiego pieśniarza, który długo wędrował po Włoszech, Nieżywego ze sztyletem w sercu. Została tylko jego pieśń pieśń o jednej z najcnotliwszych, najpobożniejszych pośród prynces, margrabiń i kontes. Uwagi historyczne: Trzecia. Sztab kapitan Hipolit. O nie, nie od razu został sztab z kapitanem. Kiedy powołano go do służby w wojsku cesarskim, w roku 1844 nie był nawet sztab z porucznikiem Heh, co mówię nawet sztab z kapralem sztab z starszym szeregowcem nawet. Zamierzał studiować filozofię. Dopiero na początku roku 1854 spotkało go pierwsze wyróżnienie. Armata przejechała mu nogę i został wymieniony. W spisie chorych. Początkowo otrzymywał listy od przyjaciół. Krzątanina koszarowa wypełniała mu życie. A to upaść, a to powstać, a to niech żyje najjaśniejszy dom zakrzyknąć. Tępiał. W roku 1859 przed defiladą nie pozwolono mu nosić okularów. Po co, pytano się go. Surowe było jego życie. W roku 1867 kopnął go koń od lawety. Zaczął tracić pamięć. Z uczuć ludzkich została mu tylko gorąca miłość do zwierząt. W roku 1872 przez zapomnienie ubrał skarpetki. Nasłano nań dwa pułki żandarmerii konnej. Przejechali go. Leczył się w szpitalu wojskowym. W roku 1872 880. umarł, ale dostał powtórne powołanie. Musiał się stawić. Stwardniał już zupełnie. Kiedy w roku 1893 przyjechał na pierwszy urlop, zażądał na obiad tylko wody z bagna. Jeszcze w roku 1914 używano go jako ośki w taborach. A potem nikt już nie słyszał o kapitanie Hipolicie. Taka to historia. Słoń. Kierownik ogrodu zoologicznego okazał się karierowiczem. Zwierzęta traktował tylko jako szczebel do wybicia się. Nie dbał także o należytą rolę swojej placówki w wychowaniu młodzieży. Żyrafa w jego ogrodzie miała krótką szyję, borsuk nie posiadał nawet swojej nory, świstaki, zobojętniałe na wszystko, świstały nadmiernie rzadko i jakby niechętnie. Niedociągnięcia te nie powinny mieć miejsca, tym bardziej że ogród bywał często odwiedzany przez wycieczki szkolne. Był to ogród prowincjonalny. Brakowało w nim kilku podstawowych zwierząt, między innymi słonia. Usiłowano go na razie zastąpić, hodując trzy tysiące królików. Jednak, w miarę jak rozwijał się nasz kraj, planowo uzupełniano braki. Wreszcie przyszła kolej i na słonia. Z okazji 22 lipca ogród otrzymał zawiadomienie, że przydział słonia został ostatecznie załatwiony. Pracownicy ogrodu, szczerze oddani sprawie, ucieszyli się. Tym większe było ich zdziwienie, kiedy dowiedzieli się, że dyrektor napisał do Warszawy memoriał, w którym zrzekał się przydziału i przedstawił plan uzyskania słonia sposobem gospodarczym. Ja i cała załoga, pisał, zdajemy sobie sprawę, że słoń jest wielkim ciężarem na barkach polskiego górnika i hutnika. Pragnąc obniżyć koszty własne, proponuje zastąpić słonia wymienionego w odnośnym piśmie słoniem własnym. Możemy wykonać słonia z gumy w odpowiedniej wielkości, napełnić go powietrzem i wstawić za ogrodzenie. Starannie pomalowany nie będzie się odróżniał od prawdziwego nawet przy bliższych oględzinach. Pamiętajmy, że słoń jest zwierzęciem ociężałym, nie wykonuje więc żadnych skoków, biegów i nie tarza się. Na ogrodzeniu umieścimy tabliczkę wyjaśniającą, że jest to słoń szczególnie ociężały. Pieniądze zaoszczędzone w ten sposób możemy obrócić na budowę nowego odrzutowca albo konserwację zabytków kościelnych. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno inicjatywa, jak i opracowanie projektu jest moim skromnym wkładem we wspólną pracę i walkę. Pozostaje uniżenie i podpis. Widocznie memoriał trafił do rąk bezdusznego urzędnika, który biurokratycznie traktował swoje obowiązki i nie wniknął w istotę sprawy, ale kierując się tylko wytycznymi w zakresie obniżki kosztów własnych, zaakceptował ten plan. Otrzymawszy odpowiedź zezwalającą, dyrektor ogrodu zoologicznego polecił wykonać ogromną powłokę z gumy, którą następnie wypełnić miano powietrzem. Mieli dokonać tego dwaj woźni przez nadmuchiwanie powłoki z dwóch przeciwnych końców. Aby rzecz utrzymać w dyskrecji, cała praca musiała być ukończona w ciągu nocy. Mieszkańcy miasta dowiedzieli się już, że ma przybyć prawdziwy słoń i chcieli go zobaczyć. Poza tym dyrektor naglił, ponieważ spodziewał się premii, o ile jego pomysł zostanie uwieńczony powodzeniem. Zamknęli się w szopie, w której urządzony był podręczny warsztat i zaczęli nadmuchiwanie. Jednak po dwóch godzinach wysiłku stwierdzili, że szara powłoka tylko nieznacznie uniosła się nad podłogą, tworząc bulwiasty, spłaszczony kształt, w niczym jeszcze nie przypominający słonia. Noc postępowała, głosy ludzkie uciszyły się, jedynie z ogrodu dolatywało wołanie szakala. Zmęczeni przerwali na chwilę, pilnując, żeby powietrze już nadmuchane nie uciekło. Byli to starsi ludzie, nieprzyzwyczajeni do takiej roboty. Jak tak dalej pójdzie, skończymy dopiero rano rzekł jeden z nich. Co ja powiem, żonie, kiedy wrócę do domu? Nie uwierzy mi przecież, jeżeli jej powiem, że przez całą noc nadmuchiwałem słonia. Rzeczywiście zgodził się drugi. Słonie nadmuchuje się rzadko wszystko przez to, że nasz dyrektor jest lewak. Po dalszej półgodzinie poczuli się zmęczeni. Kadłub słonia powiększył się, ale daleko było mu jeszcze do pełnych kształtów. — Coraz ciężej idzie — stwierdził pierwszy. — Samej rzeczy — przytaknął drugi. — Jak po grudzie. Odpocznijmy trochę. Kiedy odpoczywali, jeden z nich zauważył kurek gazowy wystający ze ściany. Pomyślał, czy nie dałoby się wypełnić słonia do reszty gazem zamiast powietrzem. Powiedział o tym koledze. Postanowili zrobić próbę. Załączyli kurek do słonia i ku ich uradowaniu już po krótkiej chwili na środku szopy stanęło zwierzę w całej wysokości. Było jak żywe. Zwalisty tułów, słupiaste nogi, wielkie uszy i nieodłączna trąba. Dyrektor, niezmuszany już do liczenia się z żadnymi względami, a powodowany ambicją posiadania w swoim ogrodzie okazałego słonia, postarał się, żeby model był bardzo duży. Pierwszorzędny, oświadczył ten, który wpadł na pomysł z gazem. Możemy iść do domu. Rankiem przyniesiono słonia do umyślnie urządzonego dlań wybiegu w centralnym punkcie koło klatki z małpami. Ustawiony na tle naturalnej skały, wyglądał groźnie. Przed nim umieszczono tablicę szczególnie ociężały, w ogóle nie biega. Jednymi z pierwszych gości tego dnia byli uczniowie miejscowej szkoły, przyprowadzeni przez nauczyciela. Nauczyciel zamierzał przeprowadzić lekcję o słoniu w sposób poglądowy. Zatrzymał całą grupę przed słoniem i zaczął wykład. Słoń jest roślinożerny. Za pomocą trąby wyrywa młode drzewka i obiada je z liści. Uczniowie, skupieni przed słoniem, oglądali go pełni podziwu. Czekali, żeby słoń wyrwał jakieś drzewko, ale on tkwił za ogrodzeniem bez ruchu. Słoń pochodzi w prostej linii od zaginionych już dzisiaj mamutów. Nic więc dziwnego, że jest największym z żyjących zwierząt lądowych. Pilniejsi uczniowie notowali. Tylko wieloryb jest cięższy od słonia, ale ten żyje w morzu. Możemy więc śmiało powiedzieć, że królem puszczy jest słoń. Przez ogród powiał lekki wiatr. Waga dorosłego słonia waha się od czterech do sześciu tysięcy kilogramów. Wtem słoń drgnął i uniósł się w powietrze. Przez chwilę kołysał się tuż nad ziemią, ale podtrzymany wiatrem ruszył do góry i ukazał całą swą potężną postać na tle błękitu. Jeszcze chwila, imknąc coraz wyżej, zwrócił się ku patrzącym z dołu czterema krążkami rozstawionych stóp, pękatym brzuchem i koniuszkiem trąby. Potem Niesiony przez wiatr poziomo, pożeglował ponad ogrodzenie i zniknął wysoko za wierzchołkami drzew. Osłupiałe małpy patrzyły w niebo. Słonia znaleziono w pobliskim ogrodzie botanicznym, gdzie spadając nadział się na kaktus i pękł. A uczniowie, którzy wtedy byli w ogrodzie zoologicznym, opuścili się w nauce i stali się chuliganami. Podobno piją wódkę i tłuką szyby. W słonie nie wierzą w ogóle. Z ciemności Straszna nas na tej wsi głuchej ciemnota ogarnia i zabobon. Od jawy szedłbym na stronę za własną potrzebą, ale teraz nie to perze gacki całymi stadami, jak liście w październiku latają, o szyby skrzydłami biją, boję się... Że mi się któryś do włosów na wiek wieków wkręci. Więc siedzę, wyjść nie mogę, choć mi pilno i sprawozdanie do Was, towarzysze, piszę. Zatem, co się tyczy skupu zboża, od kiedy diabeł się we młynie ukazał i czapką się pięknie pokłonił, procenty spadają, a czapkę miał kolorową, czerwoną i niebieską z napisem Tour de la Paix. Po francusku. Chłopi młyn omijają. Zaś kierownik młyna i jego żona rozpili się ze zgryzoty i już się zdawało, że przełomu żadnego nie będzie, kiedy młynarz młynarzową wódką oblał i podpalił. A sam się puścił aż do uniwersytetu ludowego, żeby się na marksizm zapisać, bo jak powiada, dosyć już tych pierwiastków irracjonalnych ma i chce coś. Przeciwstawić. Zaś młynarzowa spłonęła, i przybyła nam jeszcze jedna strzyga. Bo trzeba wam wiedzieć, że u nas nocami coś tak wyje, tak wyje, że aż się serce kurczy. Jedni mówią, że to duch biedniaka Karasia tak zawodzi na kułaków. Inni, że to bogacz krzywdoń po śmierci tak się skarży na obowiązkowe dostawy. Ot. Zwyczajna walka klasowa, a moja chata samotna pod lasem stoi, noc czarna, i las czarny, i myśli moje, jak kruki. Sąsiad mój, Jusięga, raz pod lasem na pniaku siedział i czytał horyzonty techniki. Aż tak go coś zaszło od tyłu, że trzy dni chodził z oczami w słup. Poradźcie, towarzysze. My tu sami jedni w środku kraju leżymy, a dookoła wiorsty i mogiły. Mówił mi leśnik jeden, że kiedy pełnia, na duktach i przesiekach same głowy bez tułowi toczą się i gonią. W czoła zimne się pukają i turlają, jakby dokądś chciały, a kiedy świt, wszystko znika, i tylko chojary szumią, ale nie za głośno, bo się boją. Boże, jedyny za nic teraz nie wyjdę, nawet za największą potrzebą. I tak ze wszystkim jest. Wy nam mówicie Europa, a tu, co postawimy mleko na kwaśne, to skądś wyłażą garbate karzełki i szczają nam do garnków. Raz stara Glusiowa się obudziła, całkiem zlana potem. Patrzy, a tu, na Pierzynie. Kredyt maluści siedzi, co go jeszcze przed wyborami przyznali na wybudowanie mostka, a zaraz potem umarł bez ostatniego pocieszenia. Siedzi, cały zielony, śmieje się i dusi. Baba w krzyk, ale nikt nawet z domu nie wyjdzie, a bo to zawsze wiadomo, kto krzyczy, z jakich pozycji krzyczy. A na tym miejscu, gdzie miał być mostek z powodu jego braku, utopił się artysta. Miał dopiero dwa lata, ale to był geniusz. I jakby wyrósł, to by wszystko pojął i opisał. A tak, to tylko lata i fosforyzuje. Rzecz jasna, że przez te wszystkie wypadki w naszej psychice zachodzą zmiany. Ludzie dają wiarę gusłom i zabobonom. Niedalej jak wczoraj za stodołą moczasza znaleźli kościec. Ksiądz mówi, że to kościec polityczny. W utopców, w upiory, nawet w czarownice wierzą. Owszem, jest u nas taka jedna baba, co krowom mleko odbiera i kołtuny sprowadza, ale my ją chcemy przyciągnąć do partii, żeby wytrącić z ręki argument przeciwnikom postępu. Jakże one tymi skrzydłami łopocą, Boże uchowe, jak latają, jak piszczą, pi, pi i pi, pi znowu. Hej, nie ma to jak te wielkie budowle, wszystko tam jest pewnie pod dachem i nie trzeba wychodzić pod las. Ale to wszystko nie jest najgorsze. Gorzej, że jak to pisze, drzwi się otwarły, świński ryj się w nich ukazał. I tak jakoś dziwnie na mnie patrzy, patrzy. A nie mówiłem, że u nas inna specyfika. Proces. Na skutek usilnej staranności, pracy, zabiegów i dążeń cel został nareszcie osiągnięty. Wszystkich pisarzy umundurowano, zaopatrzono ich w rangi i dystynkcje. Tak więc raz na zawsze skończył się chaos, brak kryteriów, niezdrowe artystostwo, niejasność i chwiejność sztuki. Projekt uniformu opracowany został centralnie. Podział na okręgi i stopnie był owocem długotrwałej pracy przygotowawczej w zarządzie głównym. Odtąd każdy członek Związku Literatów obowiązany był nosić mundur, szerokie fioletowe spodnie z lampasem, zieloną kurtkę, pas i czako. Jednak ten strój, mimo pozornej prostoty, był bardzo zróżnicowany. Członkowie zarządu głównego nosili pirogi ze złotą naszywką, członkowie zarządów terenowych pirogi z naszywką srebrną, prezesi, szpady, wiceprezesi, kordelasy. Wszystkich podzielono na formacje według uprawianego gatunku. Powstały stąd dwa pułki poetów, trzy dywizje prozaików i pluton egzekucyjny złożony z rozmaitych elementów. Wśród krytyków bowiem przeprowadzono daleko idące przesunięcia: jednych przesunięto na galery, pozostałych wcielono do żandarmerii. Całość podzielono na rangi: od szeregowca do marszałka. Pod uwagę brano liczbę słów, które dany pisarz wydrukował w ciągu swojego życia, kąt nachylenia kręgosłupa ideowego względem podłogi, liczbę przeżytych lat, stanowiska samorządowe i rządowe. Dla rozróżnienia rang wprowadzono kolorowe dystynkcje. Zalety nowego ładu były oczywiste. Przede wszystkim każdy już teraz wiedział, co należy sądzić o danym pisarzu. Stało się jasne, że pisarz generał nie może napisać złej powieści, że najlepsze powieści pisze pisarz marszałek. Pewne omyłki może popełnić pisarz pułkownik, który jednak zawsze jest znacznie zdolniejszy od pisarza majora. Redakcje miały teraz zadanie uproszczone. Dokładnie mogły obliczyć, w ilu procentach utwór nadesłany np. Na przez pisarza brygadiera bardziej nadaje się do druku aniżeli utwór pisarza podporucznika. Uregulowana też została tym samym sprawa honorariów. Oczywiście krytyk, pisarz, kapitan nie mógł już teraz napisać ujemnej recenzji o książce autora w ramze pisarza majora albo wyższej. Tylko krytyk, pisarz, generał mógł wyrazić nieprzychylną opinię o twórczości pisarza-pułkownika. Zewnętrzne korzyści nowego ładu również były znaczne. Podczas wszelkich defilad pisarze, którzy dotąd wypadali szaro na tle na przykład sportowców, teraz błyszczeli akselbantami. Lampasy lśniły, Świeciły szpady i kordelasy prezesów i wiceprezesów oraz czaka całego oddziału, przez co popularność pisarzy wśród społeczeństwa niezmiernie wzrosła. Kłopot zdarzył się z zaszerogowaniem pewnego pisarza dziwaka, który wprawdzie pisał prozą, ale utwory jego były za krótkie jak na powieść, za długie jak na opowiadania. Ponadto szeptano, że jest to proza poetycka o zacięciu satyrycznym. Inni mówili, że dziwak pisuje także felietony, będące właściwie małymi opowiadaniami, niepozbawionymi wyraźnych cech eseju krytycznego. Nie można go było przydzielić ani do prozy, ani do poezji. A dla jednego człowieka nie opłacało się organizować całego nowego pionu. Były głosy, żeby go wyrzucić. W końcu dano mu dla odróżnienia pomarańczowe spodnie, zaliczono do szeregowców i zostawiono w spokoju. Cały kraj widział w nim zakałę. Zresztą, gdyby go nawet wyrzucono, nie byłby to pierwszy wypadek. Kilku pisarzy, którzy na skutek złej budowy ciała niekorzystnie prezentowali się w mundurach, wyrzucono już wcześniej. Wkrótce jednak społeczeństwo przekonało się, jaką pomyłką było pozostawienie tego dziwaka w szeregach związku jego osoba dała początek skandalicznej sprawie naruszającej jasne i piękne zasady autorytetu pewnego razu w stolicy po bulwarze przechadzał się znany i poważany pisarz generał lejtnant naprzeciw niego nadchodził ów pisarz szeregowiec w pomarańczowych spodniach pisarz generał lejtnant spojrzał na niego z pogardą oczekując rzecz oczywista że szeregowiec zasalutuje nagle dostrzegł na czaku pisarza szeregowca najwyższe odznaczenie przysługujące tylko pisarzowi marszałkowi – mały, czerwony bączek. Zasady poszanowania dla hierarchii były w pisarzu generale Lejtnancie tak ugruntowane, że nie zastanawiając się nad niezwykłością swojego spostrzeżenia, natychmiast przyjął postawę pełną najwyższego szacunku i zasalutował pierwszy. Zdumiony pisarz szeregowiec odkłonił się – Aż mała Boża Krówka, która usiadła na jego czaku, a którą pisarz generał Lejtnant wziął za oznakę najwyższej władzy, otworzyła skrzydełka i odleciała. Rozgniewany i upokorzony pisarz generał Leitnant natychmiast wezwał dyżurnego krytyka, który odprowadził pisarza szeregowca na odwach do domu literatury, odebrawszy mu najpierw wieczne pióro. Proces odbył się w stolicy, w pałacu sztuk. W długiej marmurowej sali lśniły epolety sędziów. Generalicja zajęła miejsca wzdłuż stołu z machoniu i złota, odznaczenia i ordery odbijały się w gładkiej powierzchni, jak w czarnym zwierciadle. Pisarza szeregowca w pomarańczowych spodniach oskarżono o nieprawne noszenie dystynkcji, nieprzysługujących jego randze. Oskarżony miał jednak szczęście – w wilię procesu odbyło się posiedzenie Rady Kultury, w czasie którego ostro skrytykowano bezduszny stosunek do artysty, administrowanie sztuką. Echa tej narady rozległy się już na zajutrz w sali sądowej. Przemawiał sam krytyk pisarz wicemarszałek. Nie wolno nam traktować oskarżenia biurokratycznie, wnikajmy do sedna. Bez wątpienia sprawa, którą rozpatrujemy, to naruszenie zasad. Dzięki którym osiągnęliśmy wspaniały, mimo pewnych błędów oczywiście, rozkwit naszej literatury. Ale czy oskarżony jest w pełni świadomym, czynnym przestępcą? Powinniśmy sięgać głęboko, widzieć przyczyny, nie tylko skutki. Zastanówmy się, kto przywiódł oskarżonego do jego smutnego stanu. Kto? Go zdeprawował? Kto wykorzystał jego początkową nieświadomość? Jaka była atmosfera twórcza, która doprowadziła do kryzysu? Kogo powinniśmy ukarać, żeby zapobiec podobnym procesom w przyszłości? Nie, koledzy, to nie oskarżony jest głównym winowajcą. On był tylko narzędziem w ręku Bożej krówki. To ona. Boża krówka, niewątpliwie kierowana nienawiścią do zasad naszej nowej hierarchii, pieniądza się z wściekłości na widok osiągnięć, które zawdzięczamy właśnie naszej absolutnej dokładności kryteriów, doskonałemu zorganizowaniu naszego życia związkowego, zdradziecko usiadła na czaku oskarżonego, imitując odznakę marszałkowską. To dla niej nasza hierarchia jest solą w oku. Więc rękę kaszmy, nie ślepy miecz. Mowę powitano jako sięgnięcie do samych korzeni zła. Pisarza szeregowca zrehabilitowano, zaś główny akt oskarżenia wystosowano przeciw Bożej krówce. Pluton krytyków znalazł ją w ogrodzie, gdzie siedziała na liściu bzu, snując swoje nikczemne plany. Nie broniła się, wiedząc, że już została zdemaskowana. Proces odbył się w tej samej marmurowej sali. Bożą krówkę położono na machoniowym stole i przykryto szklanym talerzykiem, żeby nie uciekła. Wszyscy wytężali wzrok, chcąc dojrzeć czerwoną kropkę na czarnej powierzchni. Nieugięta w swej ochydzie, do końca zachowała pogardliwe milczenie. Rozstrzelano ją na zajutrz o świcie za pomocą czterech tomów najnowszej powieści samego pisarza marszałka literatury, wydanej na kredowym papierze w twardej okładce, które upuszczano na skazaną kolejno z wysokości półtora metra. Podobno nie cierpiała długo. Pisarz szeregowiec w pomarańczowych spodniach popadł w podejrzenie, że mimo wszystko działał w porozumieniu, z przestępczynią, a niewykluczone także, iż łączyło go z nią coś więcej, bo płakał, kiedy dowiedział się o wyroku, i prosił, aby ją puszczono na wolność do ogrodu. Łabędź w parku znajdował się staw. Ozdobą parku był łabędź. Pewnego razu łabędź zginął. Ukradli go chuligań. Zarząd zieleni miejskiej postarał się o nowego łabędzia. Aby zabezpieczyć go przed losem poprzednika, zgodzono doń specjalnego stróża. Stróżem został mały staruszek od lat samotny. Gdy objął swoją posadę, akurat zaczęły się zimne wieczory. Nikt nie przychodził do parku. Staruszek krążył wokół stawu i dawał baczenie na łabędzia, a czasem spoglądał w gwiazdy. Było mu zimno pomyślał że dobrze byłoby wstąpić do małej gospody położonej niedaleko od parku już skierował był kroki w tamtą stronę gdy przypomniał sobie o łabędziu Przeląkł się że w czasie jego nieobecności ktoś może ukraść ptaka w tym wypadku straciłby posadę zaniechał więc gospody ale zimno Dokuczało mu coraz bardziej i potęgowało jego samotność. Wreszcie postanowił pójść do gospody i zabrać łabędzia ze sobą. Nawet jeżeli ktoś przyjdzie do parku, rozumował, aby odetchnąć pięknem przyrody, to i tak nie zauważy od razu braku łabędzia. Noc jest gwiezdna, ale bezksiężycowa. A my tymczasem wrócimy, zakonkludował, zabrał więc łabędzia ze sobą. W gospodzie panowało miłe ciepło. I unosiła się woń smażonych potraw. Staruszek posadził łabędzia na krześle, po drugiej stronie stolika, żeby go mieć na oku. Potem zamówił skromny posiłek i szklaneczkę wódki na rozgrzewkę. Gdy tak spożywał baraninę z ochotą i zadowoleniem, zauważył, że łabędź patrzy na niego jakoś szczególnie. Żal mu się zrobiło ptaka. Nie mógł jeść, gdy czuł na sobie jego wzrok pełen wyrzutu. Przywoławszy więc kelnera, zamówił dla łabędzia białą bułeczkę, maczaną w mocnym, grzanym piwie z cukrem. Łabędź poweselał i po skończonym posiłku obaj rzeźcy i zadowoleni wrócili na posterunek. Następny wieczór był również chłodny. Tym razem gwiazdy świeciły niezwykle jasno, a każda gwiazda. Była niczym zimny gwóźdź wbity do ciepłego, samotnego serca staruszka. On jednak wzbraniał się przed odwiedzeniem gospody. Na środek stawu wypłynął łabędź, łagodnie świecił białą plamą. Myśl o tym, jaki dreszcz musi przenikać każdego, kto w taką noc zetknie się z wodą, poruszyła staruszka. Biedny łabędź. Czy mu się nic od życia nie należy, był niemal pewny, że łabędź chętnie poszedłby gdzieś do ciepłego kąta, zjadłby coś. Wziął więc łabędzia pod pachę i zaniósł do gospody. I znowu nadszedł wieczór, i znowu przebił staruszka ostrzem melancholii. Lecz tym razem starowina postanowił nie iść już do gospody. Wczoraj, gdy wrócili do parku, łabędź tańczył i wyśpiewywał niestworzone rzeczy. Gdy siedział tak na brzegu, wpatrzony w niebo, w parku pustym i przenikliwym, poczuł delikatne szarpnięcie za nogawkę. To łabędź. Podpłynąwszy do brzegu, upominał się o coś. Poszli. W miesiąc potem wyrzucono z posady staruszka razem z łabędziem. Łabędź zataczał się na wodzie w biały dzień. Matki małych dzieci, które przychodziły do parku wypoczywać i oglądać ptaka, wniosły zażalenie ze względu na dzieci. Najskromniejsze nawet stanowisko wymaga pionu moralnego. Lew. Już Cezar dał znak. Podniosła się krata, i jakby grzmot coraz to potężniejszy zaczął się wydobywać z czarnego lochu. Chrześcijanie zbili się w gromadkę na środku areny. Tłum powstał z miejsc, żeby lepiej widzieć. Chrapliwy pomruk, toczący się jak lawina głazów po osypisku górskim, gwar pełen podniecenia i krzyki lęku. Pierwsza lwica, prędko i miękko, przebierając łapami, wybiegła z tunelu. Igrzyska się. Rozpoczęły. Dozorca lwów, bondani kajus, uzbrojony w długą żerć, sprawdził, czy wszystkie zwierzęta wzięły udział w strasznej zabawie. Już był odetchnął z ulgą, kiedy dostrzegł, że przy samej bramie zatrzymał się lew i nie kwapiąc się do wyjścia na arenę, spokojnie je marchewkę. Kajus zaklął, ponieważ do jego obowiązków należało pilnowanie, aby żaden drapieżnik nie kręcił się po cyrku bezużytecznie. Zbliżył się więc na odległość przewidzianą przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i ukłuł żerdzią lwa w pośladek, żeby go rozdrażnić. Ku jego zdziwieniu lew odwrócił się tylko i machnął ogonem. Kajus ukłuł go po raz drugi trochę silniej. Odczep się. Powiedział lew. Kajus podrapał się w głowę. Lew dał niedwuznacznie do zrozumienia, że nie chce agitacji. Kajus nie był złym człowiekiem, ale bał się, że nadzorca, widząc jego zaniedbywanie się w pracy, wrzuci go między skazanych. Z drugiej strony nie miał ochoty kłócić się z lwem. Spróbował go więc namawiać. Mógłbyś to zrobić dla mnie, powiedział do lwa. Nie ma głupich, odrzekł lew, nadal zajadając marchewkę. Bondani zniżył głos. Nie mówię, żebyś od razu kogoś pożerał, ale żebyś chociaż trochę pokręcił się i poryczał. Tak dla alibi. Lew machnął ogonem. Człowieku mówię ci, nie ma głupich. Zobaczą mnie tam i zapamiętają, a potem i tak nikt ci nie uwierzy, że nikogo nie zjadłeś. Dozorca westchnął, zapytał z odcieniem żalu. Ale właściwie, dlaczego nie chcesz? Lew spojrzał na niego uważnie. Użyłeś słowa alibi. Czy nie przyszło ci do głowy, dlaczego ci wszyscy patrycjusze sami nie biegają po arenie i nie pożerają chrześcijan, zamiast posługiwać się nami, lwami? Nie wiem, zresztą to przeważnie ludzie starsi. Astma, zadyszka. Starsi mruknął z politowaniem lew. Nic się nie znasz na polityce. Oni po prostu chcą mieć miedzialiby. Niby przed kim? Przed pierwiastkiem nowego, które kiełkuje. W historii zawsze trzeba się orientować według tego, co nowe, co kiełkuje. Czy nigdy nie myślałeś o tym, że chrześcijanie mogą dojść do władzy? Oni do władzy. A tak, trzeba tylko umieć czytać między wierszami. Coś mi się wydaje, że Konstantyn Wielki prędzej czy później dogada się z nimi. I co wtedy? Rewizje, rehabilitację? Wtedy tym w lożach łatwo będzie powiedzieć to nie my, to lwy. Rzeczywiście. Nie pomyślałem o tym. Widzisz? Ale mniejsza z nimi. Mnie chodzi o moją skórę. Jak przyjdzie co do czego, to wszyscy widzieli, że jadłem marchewkę. Chociaż między nami marchewka to wielkie świństwo. A jednak twoi koledzy jedzą tych chrześcijanarz miło? powiedział złośliwie Kajus. Lew skrzywił się. Prymityw, krótkowzroczni koniunkturaliści. I idą na byle co. Element bez zmysłu taktycznego, ciemnota kolonialna. Słuchaj, zająknął się Kajus. No, jakby ci chrześcijanie. Wiesz, co chrześcijanie? No, doszli do władzy. No to mógłbyś wtedy zaświadczyć, że ja cię do niczego nie zmuszałem. Salus Rei Pua Esum Malex powiedział sentencjonalnie lew i zabrał się z powrotem do swojej marchewki. W szufladzie Dzisiaj rano, kiedy wysunąłem środkową szufladę biurka, żeby znaleźć okulary, zobaczyłem, że żyją w niej mali ludzie. Między futerałem na okulary, a kopertą ze zdjęciami stała nieduża, ale miła i młoda para. On, wielkości połowy mojej dłoni, uśmiechnięty o jasnych oczach. Ona, jak mój, Palec serdeczny, zgrabna i złota, włosy spięte na karku, przypominające błyszczący wiórek muskały jej plec. Wpatrywali się w siebie, a kiedy otworzyłem szufladę, spłoszonym jednoczesnym ruchem obrócili głowy w moją stronę, przy czym musieli patrzeć od razu do góry. Byłem wobec nich wielki, jak Bóg i cięż. Uśmiechnąłem się, a mój uśmiech musiał być dla nich tym, czym zmiana pogody na niebie. Zresztą nie okazywali trwogi. Wziąwszy się za ręce, zbliżyli się kilka centymetrów do mojej klatki piersiowej odzianej w granatowy wełniany sweter, o którą wspierała się wysunięta szuflada. Pod ich stopami szaleścił tygodnik ilustrowany, którym wysłane jest jej dno. Nachyliłem się, czując, że każde moje poruszenie może być dla nich trzęsieniem ziemi. Nie mogłem spostrzec wyrazu ich oczu, bo były zbyt małe, jak ciemne ziarenka. Wyjaśnili mi swobodnie, że mają kłopoty. Jej matka nie chce się zgodzić na małżeństwo. Wyglądało to na prośbę o pomoc. Byłem po śniadaniu w doskonałym humorze. W mojej szufladzie kryły się światy, uczucia, problemy. Bo to był przypadek, że ujrzałem najpierw ich dwoje. Okazało się, że mają rodziny bliższe i dalsze, że mieszkają w maleńkich domkach, również mieszczących się w mojej szufladzie, że jest tam nawet mała uliczka, a może coś więcej. W każdym razie szuflada moja zawsze była pełna tęsknot, miłości i niechęci, co odkryłem ze zdumieniem. Mieli swoje sprawy, a nagle znaleziona relacja między ich życiem a moimi rękami, moim głosem, mną sprawiła mi dziwną i nieznaną dotąd przyjemność. Bo stałem się niespodziewanie nieograniczoną siłą, która ni stąd, ni zowąd, zahaczywszy obieg ich przeżyć, mogła na nie wpływać. Byli tak mali, że w gruncie rzeczy byli dla mnie niczym. Ja. Mogłem być dla nich, wszystkim. Heh, powtarzam, że byłem w świetnym humorze i zaraz zająłem się ich prośbami. Obiecałem pomówić z matką maleńkiej, złotowłosej. Z góry cieszyłem się myślą, jak wielkim autorytetem będę dla niej. Wpatrzywszy się lepiej w szufladę, zobaczyłem tam też horyzont, którego istnienia w tym małym drewnianym pudle nawet nie podejrzewałem. Byłem łaskawy i przyjacielski. Sierpniowy dzień zapowiadał się pogodnie. Żartowałem z nimi, śmiałem się, a nawet podszedłem do lustra, żeby zobaczyć moje oczy: szarozielone, nieprzyzwoite i wielkie w porównaniu z elegancją ich drobnych ziarenkowych oczu. Wreszcie, delikatnie dawszy im do zrozumienia, że muszę wyjść, Udałem się do miasta. W kawiarni widziałem się z kimś, kto sądził, że trzeba się łudzić w stosunku do mnie. Akurat zachmurzyło się i spadł deszcz. Potem, kiedy wracałem do domu, już nie padało, ale na źle brukowanej ulicy zostały kałuże. Przejeżdżająca ciężarówka rozpryskiwała rzadkie błoto. Odszedłem pod mur, ale bezskutecznie, bo moje nowe, jasne spodnie, na których bardzo mi zależało, i tak zostały pochlapane. W domu otworzyłem szufladę, szukając szczotki. Stał tam mój znajomy, młody człowiek i dawał mi znaki. Uśmiechając się nieśmiało, tłumaczył, że właśnie teraz jest sposobna pora, abym im pomógł, że zmiotłem ich wszystkich. Jednym niecierpliwym ruchem ręki.